Dzień dobry, Radosław Sujecki. Witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash, a w nim kolejne promesy wręczone. To są prawdziwe pieniądze. Kilka milionów złotych. Jasełka w Stokrotce. Z okazji nadchodzącego święta, Dnia Babci i Dnia Dziadka, nasze przedszkolaki zorganizowały przedstawienie jasełkowe. A na zakończenie zaprosimy Państwa na przedstawienie o Królewnie Śnieżce. W najbliższą niedzielę o godzinie 16:00 Teatr Herbie, nasz ukochany i wasz ukochany teatr, pojawi się z Królewną Śnieżką. Kolejne pieniądze z aglomeracji wałbrzyskiej trafią do miasta Kamienna Góra i gminy wiejskiej. Z pozyskanych funduszy zaplanowano m.in. termomodernizację budynku Centrum Kultury, wdrożenie programu e-gmina czy rozwój cyfrowych usług publicznych. Podczas ostatniej wizyty w Kamiennej Górze prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej jako lider aglomeracji wałbrzyskiej wręczył promesy dla dwóch samorządowców z terenu naszego powiatu. Na wsparcie mogą liczyć miasto Kamienna Góra oraz gmina Kamienna Góra. Od kilku lat przygotowywaliśmy się jako aglomeracja wałbrzyska, 22 gminy, w tym gmina Kamienna Góra i gmina wiejska Kamienna Góra, do tego momentu, żebyśmy mogli powiedzieć: są pieniądze, zaczynamy to realizować, a realizujemy różne projekty, projekty edukacyjne, projekty miękkie, projekty infrastrukturalne, ośrodki kultury, szkoły, sale gimnastyczne, drogi. Dzisiaj jestem tu dlatego, że mamy dwa rozstrzygnięte już kolejne postępowania konkursowe, na które w ramach budżetu tego, ogólnie mówiąc, 1 miliarda złotych, gmina wiejska Kamienna Góra i gmina miejska Kamienna Góra złożyły wnioski. Wnioski te zostały przez ekspertów, i chciałem to po raz kolejny powiedzieć, podkreślić, przez zewnętrznych, skądinąd prawie zawsze nieznanych w ogóle nam ekspertów z całej Polski, ocenione bardzo wysoko, na tyle wysoko, że nie dość, że zostały zaakceptowane jako wnioski, to jeszcze zostały zaakceptowane jako wnioski do dofinansowania w wysokości zwykle około 85%. Promesy odebrali wójt gminy Kamienna Góra Patryk Strauss oraz burmistrz miasta Kamienna Góra Krzysztof Świątek. Miasto Kamienna Góra z pozyskanych funduszy chce wdrożyć nowy system cyfrowych usług publicznych, który ułatwi m.in. elektroniczny obieg dokumentów, pozwoli na uruchomienie centralnej platformy e-usług dla mieszkańców. Pieniądze z wniosku złożonego przez miasto trafią również na kolejny etap remontu Centrum Kultury. Rozwój cyfrowych usług publicznych w gminie miejskiej Kamienna Góra, dofinansowanie prawie 1 000 000 złotych. I drugi tytuł projektu: termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze, 3,5 miliona dofinansowania. Pozyskane przez miasto pieniądze pozwolą na remont jednego z największych kompleksów budynków użyteczności publicznej w Kamiennej Górze, podkreśla burmistrz Świątek. Tam jest nie tylko Centrum Kultury, tam jest również przedszkole, tam jest biblioteka, tam są różnego rodzaju organizacje. I gro tych pieniędzy to jeszcze nie są wszystkie pieniądze, ale gro tych pieniędzy to już dzisiaj będzie ponad 5 milionów jest przeznaczone na te działania. Wdrożenie nowoczesnej platformy cyfrowych usług publicznych ma ułatwić kontakt z magistratem, w którym każdy mieszkaniec załatwia sprawy urzędowe. 1 000 000 złotych na e-usługi, to są sprawy związane z elektronizacją funkcjonowania urzędu, ale funkcjonowania urzędu na linii z obywatelem, z klientem, ułatwienie dostępu. Coraz częściej elektronicznie się kontaktujemy, ale również w związku z tym wymiana sprzętu, unowocześnienie tego sprzętu. Także to są te pierwsze zadania. Gmina wiejska Kamienna Góra chce również postawić na nowoczesne usługi cyfrowe e-gmina, a także na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. E-gmina, rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców gminy Kamienna Góra, dofinansowanie ponad 1 000 000 złotych. I drugi projekt: poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kamienna Góra, dofinansowanie 2 176 tysięcy złotych, a więc łącznie ponad 3 100 tysięcy złotych. Wójt Patryk Strauss podkreśla, że z otrzymanej dotacji gmina będzie mogła zrealizować jeden ze sztandarowych projektów. Jeden z największych projektów, które gmina Kamienna Góra złożyła w ostatnim czasie, właśnie dotyczyła tej termomodernizacji, czyli poprawy
efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w imieniu Kamienna Góra i mówimy tutaj o łącznie 5 budynkach użyteczności publicznej, z czego 4 to są budynki oświatowe, a 1 budynek kulturalny. Jeżeli chodzi o budynek kulturalny, mówimy o termomodernizacji Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Pisarzowicach, czyli nadanie temu budynkowi nowej elewacji, wymiana stolarki okiennej oraz wymiana źródła ciepła ze standardowego pieca ogrzewanego węglem na pompę ciepła powietrzną plus kocioł gazowy napędzany w systemie biwalentnym, czyli alternatywnym. Natomiast jeżeli chodzi o budynki oświatowe, to 2 szkoły, szkoła podstawowa w Ptaszkowie i szkoła podstawowa w Szarocinie. W obu tych szkołach działają 2 budynki. Wszystkie 4 zostaną termomodernizowane, wszystkie będą zasilane pompami ciepła. Jak zapowiada burmistrz Kamiennej Góry Krzysztof Świątek, w przygotowaniu są kolejne projekty na bardzo duże kwoty. Za chwilę będziemy składać następne wnioski już związane ze ścieżkami rowerowymi i również z oświetleniem, no i z termomodernizacją budynków pozostałych jeszcze również wspólnoty. Także powoli ta machina przyznawania środków coraz bardziej się rozkręca. Oczywiście kolejne nasze wnioski składane są rozpatrywane przez panel ekspertów, potem decyzje, to trwa, ale tak to dzisiaj wygląda. Już niedługo Dzień Babci i Dziadka, dlatego dzieci z przedszkola Stokrotka przygotowały wyjątkowe przedstawienie. Na sali widowiskowej Kamiennogórskiego Centrum Kultury zebrali się dziadkowie podopiecznych przedszkola, aby obejrzeć swoje pociechy w przygotowanym specjalnie dla nich przedstawieniu. Dziadku robi, dziadku, powiedz mi, że potrafi zrobić to, co my. Z okazji nadchodzącego Dnia Babci i Dnia Dziadka nasze przedszkole zorganizowało krótkie przedstawienie jasełkowe. Nastrój świąteczny towarzyszy przedszkolakom i dlatego pomysł wystawienia przedstawienia jasełkowego spodobał się najmłodszym. Jak najdłużej chcieliśmy utrzymać magiczną atmosferę świąt, która jest uwielbiana przez wszystkich. Z tego względu właśnie był program jasełkowy. Jasełka odbyły się w Centrum Kultury ze względu na liczne zainteresowanie dziadków, rodziców oraz całych rodzin, które dzisiaj nam towarzyszyły w tym niezwykłym wydarzeniu. I z tego miejsca chciałabym bardzo podziękować panu dyrektorowi, panu Markowi Dańczakowi za udostępnienie sali. Sala Centrum Kultury była wypełniona po brzegi. Dziadkowie i babcie z zachwytem oglądali swoje wnuczęta i nagradzali je gromkimi brawami. Z okazji Dnia Babci i Dziadka Kamiennogórskie Centrum Kultury zaprasza na przedstawienie pod tytułem Królewna Śnieżka. Spektakl Teatru Herbie odbędzie się w najbliższą niedzielę 22 stycznia o godzinie 16. Witam Państwa niezwykle serdecznie. Szanowni Państwo, pierwszy spektakl teatralny dla dzieci w tym roku, w 2017, oczywiście, że tak, ma troszkę inną nazwę, jak Państwo zauważyliście. Nie Mamo, Tato, Teatr przyjechał, ale Babciu, Dziadku, Teatr przyjechał, bo spektakl troszkę powiązany jest z Dniem Babci i Dziadka. Chociaż jest to normalny, regularny spektakl, w najbliższą niedzielę o godzinie 16:00 Teatr Herbie, nasz ukochany i wasz ukochany teatr, pojawił się z Królewną Śnieżką i na scenie Piotrek i Ela. I pięknie ta bajeczka będzie i pośmiejemy się troszeczkę i pobawimy wspólnie i będziecie mogli, i uwaga, najmłodsi, wsłuchajcie się teraz. Proszę bardzo, zróbcie piękne życzenia dla dziadziusiów i dla babć, laurki, bo po spektaklu aktorzy zaproszą wszystkich, którzy będą chcieli złożyć ze sceny swoim dziadkom i babciom życzenia. Wręczyć im laurki na przykład, czy jakieś karteczki z pięknym wpisem. Będzie to możliwe i będziemy Was do tego bardzo mocno zachęcać. Oczywiście rodziców też zachęcamy, ale przede wszystkim babcie i dziadki, dziadziusie, zabierzcie ich ze sobą. Najbliższa niedziela, Królewna Śnieżka, teatr o godzinie 16:00. Zapraszam pięknie i będziemy kłaniać się babciom i dziadkom, no bo to moment ich ważnego święta. No i już,
Mam nadzieję, że sala będzie pękała w szwach i spotkamy się w komplecie. Do zobaczenia w najbliższą niedzielę. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Flash. Do widzenia.